to będzie kolejna opowieść przeciwko zapomnieniu. Zmarła dokładnie pół wieku temu, 4 kwietnia 1972 roku. Wanda Meltzer, pisarka, publicystka, kobieta niezwykle kolorowa, nowoczesna, taki wspaniały, wolny ptak, jak z obrazów Tamary Łempickiej, zresztą rówieśniczki Wandy. Muszę powiedzieć, że jest mi żal, że takie kobiety, kobiety, które żyły i tworzyły naszą współczesność, a także myśl feministyczną w literaturze, uległy kompletnemu zapomnieniu dzisiaj w wieku XXI i będę szczęśliwa, jeśli Państwo uznacie, że takie postaci jak Wanda Meltzer są godne zapamiętania. Otóż o wielu moich bohaterkach z lat 20. i 30. dowiedziałam się od Ireny Krzywickiej. I tutaj muszę powiedzieć, że Wanda Meltzer nie należała do ulubienic mojej gorszycielki Ireny, mimo iż występowały właściwie krok w krok, szły razem na łamach Wiadomości Literackich i w tym, co pisały, co było wielkim buntowniczym głosem za kobietami, dla kobiet. Wszystko to, o co walczyły, było wspólne. Skąd owa nieżyczliwość? Może uda mi się to wyjaśnić. Otóż Wanda Meltzer była córką znanego kompozytora, pianisty, dyrygenta Henryka Meltzera, który koncertował i mieszkał w wielu krajach Europy, dlatego urodziła się w Helsinkach, a dzieciństwo spędziła w Wiedniu. Do Warszawy przyjechała jako 12-latka, a już jako 16-latka zadebiutowała w piśmie Sfinks swoim pierwszym wierszem. Jej drugi tomik nazywał się Na pewno książka kobiety. I tutaj już widać, w jaki sposób Wanda Meltzer utożsamiała się z własną kobiecością i jak o tym zaczynała mówić, a potem już głośno mówiła. Studiowała filozofię w Warszawie u profesora Kotarbińskiego, ale studiowała również malarstwo i rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych. Żadnego z tych wydziałów nie ukończyła. Myślę, że dlatego, że jej żywiołem było pisanie i to pisanie pociągnęło ją za sobą przez resztę życia. Była wychowana przez środowisko bardzo feministyczne. Jej dwie ciotki, które były dla niej ważne, zajmowały się jedna organizowaniem uniwersytetów latających, druga Wanda Szczawińska była pediatrą, jedną z pierwszych lekarek dbających o dzieci, dbających także o higienę dziecka, co potem okaże się bardzo ważne w dalszych losach Wandy Meltzer. Jak powiedziałam, pisanie stało się jej żywiołem, ale drugim takim dopełniającym były podróże. I jedno z drugim łączyła w swoim pisarstwie, zarówno w swoich powieściach, których napisała kilkanaście, niektórzy liczą 25 przed wojną i kolejne po wojnie, zarówno w prozie, jak i w poezji, z której z czasem zrezygnowała, głównie dla dokumentu. Tak naprawdę nazywano ją femme fatale polskiej prozy dokumentarnej. W latach 30. napisała dwa bardzo ważne zbiory reportaży. Jeden nazywał się Kochanek zamordowanych dziewcząt, a drugi Czarny ląd. O tym powiem za chwilę, ponieważ były to bardzo dyskutowane teksty, ponieważ Wanda Meltzer uprawiała
nowy wówczas gatunek, szczególnie dla polskiej prozy faktograficznej, reportażu wcieleniowego. Ale najpierw może o tym, kim była. Kobieta nowoczesna, kobieta szalona, kobieta, która buduje za życia swoją legendę. Znane są jej fotografie. Uwielbiała się fotografować, lubiła też opowiadać o sobie. Na tych fotografiach jest często ze zwierzętami. Wspaniałe zdjęcie z papugą na ramieniu, którą to papugę przywiozła z podróży do Brazylii. Co prawda inni mówią, że to było z Turcji. W latach 20. już bardzo dużo podróżowała. Fotografuje się także z ulubionymi psami i walczy o prawa zwierząt, ale jednocześnie namiętnie nosi futra. I w tychże futrach także się fotografuje. Czyli kobieta pełna sprzeczności, zresztą o rzeźniach i o uboju rytualnym, pisze potem w swoich tekstach. Najpierw nie przeszkadza jej to, kiedy opisuje produkcję mięsa w Brazylii. Potem, kiedy opowiada o uboju rytualnym w warszawskich rzeźniach żydowskich, jest temu przeciwna i uważa, że jest to działalność zbrodnicza. Wanda Meltzer używała kilku nazwisk, ponieważ miała dwóch mężów. Pierwszym był Szczęsny Rutkowski, malarz, który był również ziemianinem. Wanda Meltzer dzieli ze swoim pierwszym mężem pasję podróżniczą. I często bywali w latach 20. w Paryżu. Przyszedł jej wówczas do głowy pomysł, by posiadłość swego męża, Szpetal Górny koło Włocławka, zamienić na miasto ogród. I w tym celu pisze list do Corbusiera. Ma nawet kilka odpowiedzi. Projekt nie dochodzi do skutku, ale świadczy to również o pomysłowości i o nowoczesności Wandy Meltzer. Miasto Ogród w Podkowie Leśnej zostało założone kilka lat później. I tam również bywa zarówno Wanda Meltzer, jak i Irena Krzywicka, która po jakimś czasie buduje sobie tam dom. Wanda Meltzer nie musi pracować. Ma bogatego męża i drugiego, równie bogatego, za chwilę będzie miała. Zakochuje się bez pamięci w zapaśniku, gwieździe polskiego sportu, mistrzu zapasów, Teodorze Sztekerze. Często się z nim również fotografuje, jego wysportowane, lśniące ciało jest również pewnym elementem jej legendy. Zofia Naukowska, która przyjaźni się i pracuje z Wandą Meltzer, często zwraca uwagę na owo piękne zwierzę męża, który jest u jej boku, dla którego rzuca wszystko i który okazuje się być niegodzien jej miłości. Rozgrywa się tam w owym małżeństwie wielki dramat i para się rozstaje, ale na wielu zdjęciach i w wielu plotkach środowiskowych Wanda Meltzer-Sztekerowa występuje właśnie u boku tego człowieka, którego ciało podziwia cała damska część Warszawy. Mają ze sobą bliźnięta. Cały czas podróżuje, zarówno z pierwszym mężem, jak i u boku drugiego, który zresztą niedługo po rozstaniu umiera. Śmierć jest to tajemnicza. Sztekier, ulubieniec, powiedzielibyśmy dziś celebryta Warszawy, ma wówczas 36 lat. Wanda Meltzer najpierw zaistnieje w środowisku wiadomości literackich, gdzie w roku 1933 razem z Ireną Krzywicką i Tadeuszem Bojem Żeleńskim zabierają się do tworzenia Ligi Reformy Obyczajów i Wanda zostaje sekretarzem tej organizacji, która
tutaj przeczytam, co ma na celu wedle Tadeusza Boja Żeleńskiego. To ważne, bo jest lekarzem i najważniejsze kobiety związane z nimi są właśnie walczącymi literatkami, które zarówno w swojej prozie dokumentarnej, ale także fabularnej upominają się o prawa kobiet. Otóż tak to cele Ligi tak określił Boj. Krzewienie myśli humanitarnej i zasad etyki świeckiej, reforma wychowania, prawdziwe równouprawnienie kobiety, ochrona dziecka, dążenie do cywilnego ustawodawstwa małżeńskiego, prawo do macierzyństwa dla każdej kobiety, ochrona przed niepożądanym macierzyństwem, ochrona od chorób wenerycznych, zmiana stosunku do prostytucji, zniesienie kary śmierci. Jest to program bardzo szeroki, to jest to, o co walczył wówczas w Polsce cały cywilizowany świat i wiele kobiet. Nie zawsze były to działania skuteczne, ale zataczały bardzo szerokie kręgi. Zarówno Krzywicka, jak Wanda Meltzer były postrzegane jako kobiety noszące sztandar ze spódnicy. Jest to określenie używane w stosunku do Gabrieli Zapolskiej, ich poprzedniczki, ale i one były tym mianem określane. Otóż wybitny krytyk literacki Ignacy Fig w swoim rozliczeniowym tekście Literatura choromaniaków właśnie Wandę Meltzer wymienia jednym tchem z Ireną Krzywicką i nazywa je zwolenniczkami walki o dążenie do hegemonii kobiet nad mężczyznami, a także, cytuję, zupełnej swobody w odtwarzaniu procesów fizjologiczno-seksualnych w literaturze. Mówiono, że jest to cynizm, brutalne obnażanie spraw najbardziej drażliwych. To tyczyło pisarstwa obu tych kobiet. Wanda Meltzer w swoich powieściach była również bardzo odważna. Na przykład w pierwszej powieści Józefina opisuje los wyzwolonej naukowczyni i w tejże powieści po raz pierwszy w polskiej literaturze, jak słyszę, pokazane jest zbliżenie dwóch kobiet. Pocałunek i to, co dalej między dwoma kobietami. Było to rzeczywiście dość nowatorskie, jak na owe czasy. Podobnie jak pisana mniej więcej w tym samym czasie książka Ireny Krzywickiej Pierwsza krew, która mówi o miesiączce. Miesiączka. Wiadomości literackie, które publikowały te teksty, nazywano wiadomościami ginekologicznymi. Podobnie Maria Kuncewiczowa, pisząca wtedy Przymierze z dzieckiem, czyli mówiąca o ciąży, o porodzie, o fizjologii. Wszystko to odstraszało jednych, a jednocześnie świadczyło o takiej otwartości i nowoczesności kobiet, które wbrew temu, co się działo dookoła, propagowały swoje własne poglądy i zdanie i były w tym niezwykle odważne. I myślę, że warto teraz opowiedzieć o Wandzie Meltzer jako owej femme fatale polskiej dokumentalistyki. Być może Irenę Krzywicką odrzucała nieco owa autoreklama Wandy Meltzer. Te stałe fotografie umieszczane w prasie albo u boku wspaniałego męża w pięknych futrach albo jako taka mieszczańska osiadła postać z gdańskimi meblami w salonie. Było tutaj bardzo wiele sprzeczności w tym, że budowaniu legendy i mówieniu o sobie. Mówiła o sobie dużo. To ciekawe, bo Krzywicka również to robiła, ale może raczej
później już w starości. Natomiast wywiady Wandy Meltzer drukowane w pismach kobiecych, na przykład w Kobiecie Współczesnej, zajmowały bardzo wiele miejsca. I tam mówiła o wszystkim, o swoim upodobaniu do podróży, o swoich ptakach, o tym, jak bardzo kocha psy, o tym, że z perfum lubi jaśmin turecki, o tym, że kocha salami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, gdzie tylko mogła, mówiła o swoim wspaniałym mężczyźnie, zapaśniku. Co bardzo mnie również zaciekawiło i dlatego porównałam ową sylwetkę budowaną przez siebie samą Melcerowej z Tamarą Łępicką, to było to, że ona uprawiała sport, dużo tańczyła, ale także była szefową klubu sportowego, Grażyna. I budowanie ciała, dbanie o ciało także należało do repertuaru jej zajęć. Aczkolwiek wolała piękne fotografie, wolała ów błyskotliwy splendor kawiarni literackich. I co miano jej bardzo za złe, właśnie owe fotografowanie się w futrach, a to pantera, a to ocelota, a to karakuły. Jeszcze wtedy nie mówiono tak szeroko o ekologii, ale no właśnie, z jednej strony walka o prawa zwierząt, z drugiej strony to właśnie. Wanda Meltzer nie mogła usiedzieć na miejscu. Mówiła o jej pasji do podróży i były to podróże także dalekie. Brazylia, Argentyna, Turcja. Działała także społecznie, stąd jej zbliżenie, a potem przyjaźń z Zofią Naukowską, z którą pracowały w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem wspólnie zakładały Związek Pisarzy Polskich, co się udało i którego pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. List Wandy Meltzer do autora Przedwiośnia zachował się i jakby tworzyła podstawy literackiego środowiska w Warszawie w latach 20. i 30. I teraz ta kobieta, która lubi luksus, która lubi dalekie kraje, która lubi być piękna i pokazywać się w taki sposób, jednocześnie zaczyna uprawiać reportaż wcieleniowy. Mówi, że może to zrobić, ponieważ jest duża i silna, i wyrusza w Warszawę, której środowiska jej podobnych nie znają, a mianowicie w Warszawę biedy, w Warszawę nędznych, brudnych ulic, okolic Gęsiej, okolic Krochmalnej, Powiśla, gdzie idzie do przytułków, idzie do prostytutek, idzie do ludzi, którzy stoją na granicy życia i śmierci i próbuje o nich pisać. Do przytułku dostaje się w taki sposób, że po prostu pozwala się tam zamknąć na jedną noc i uprawia taki typowy, potem po wojnie znany bardzo, reportaż wcieleniowy. Wciela się w kobietę, która tam za kilka groszy spędza noc i próbuje opowiedzieć jej historię. To samo robi, kiedy przygląda się życiu warszawskich prostytutek i rysuje obraz naprawdę dramatyczny ich bytowania w swoim tomie, zbiorze kochanek zamordowanych dziewcząt. Te opowieści o życiu Warszawy nieznanej, tej Warszawy jakby z drugiej strony barykady, dalekiej od ziemiańskiej, dalekiej od poetów Skamandra i od premier w warszawskich teatrach,
Te historie opowiedziane językiem niezwykle brutalnym. To jest to też, co miano za złe Melcerowej, że jest bezwstydna w opisie fizjologii, biedy, brudu, smrodu również. Głęboko wchodzi jakby pod skórę tej rzeczywistości miejskiej, której jej podobni nie znają. Myślę, że to jest bardzo ważne w jej literackiej karierze, karierze dokumentalistki, ponieważ jeśli coś z jej pisania przetrwało, to właśnie są te opowieści faktograficzne, te faktomontaże, jak wówczas mówiono o reportażu. Reportaż wówczas istniał i na łamach wiadomości literackich było go trochę. Natomiast Melcer miała w tej płaszczyźnie swoje własne zasługi polegające właśnie na umiejętności wniknięcia pod spód. I jedno, czym zasłynęła, to były reportaże właśnie o biedzie i o prostytucji. Drugi tom, bardzo ważny, który wywołał wielkie dyskusje, ukazał się w roku 1936. To jest tom Czarny Ląd, tom opowiadający o dzielnicy żydowskiej, o życiu warszawskich Żydów. I tom, z którym ja mam pewien problem, ponieważ absolutnie nie zgadzam się z jego ideologiczną, z ideologicznym jego przesłaniem. Natomiast wiernie bardzo i bardzo wnikliwie pokazuje życie żydowskie od narodzin do śmierci. Od narodzin poprzez życie religijne, hedery, pozycję kobiety, ślub, mykwa, bractwo pogrzebowe i śmierć. Wanda Melcer nie lubi tego świata. Uważa, że jest to świat zabobonu, że jest to świat, który swoimi religijnymi praktykami tak naprawdę szkodzi tym, którzy się w nim znajdują. I z tego właśnie powodu ów tom wywołał bardzo wielką dyskusję. Była z tego powodu atakowana, ale twierdziła, że to wszystko, co tam obserwuje i to wszystko, co pisze, jest skierowane w stronę jakby wolności i uwolnienia się z zakazów, które według niej nie mają sensu. Tak naprawdę ona chce odżydzić Żydów, zabrać im religię, która według niej ich więzi, podobnie jak chce wyszorować prostytutki, czyli to jest ten sam zabieg. Ona opisuje bardzo drastycznie i brutalnie los zarówno upadłych kobiet, jak i ortodoksyjnych Żydów i mówi temu światu nie. Oczywiście tego rodzaju przedstawienie problematyki żydowskiej, tego kontynentu żydowskiego, Czarny Ląd, nie bez powodu ona nawiązuje, prawda, do Afryki, do jakiegoś nieznanego lądu, do którego ona wchodzi, zaprzyjaźniając się z różnymi swoimi bohaterami. Wanda Melcer jest bardzo wyrazista w swoich opisach i tworzy postać kobiety, przewodniczki po świecie żydowskim, która nazywa się Szlomowa Blajman. I Wanda, narratorka, uczestniczy z nią w różnych stadiach jej życia kobiecego. Czyli Szlomowa Blajman prowadzi Wandę Melcer, reportażystkę, do swojego domu i na przykład do mykwy. Idą do łaźni rytualnej żydowskiej razem. I to, co dla Blajmanowej jest rytuałem religijnym, który przynosi oczyszczenie, dla Wandy Melcer jest
obrzydliwą kąpielą w brudnej wodzie, której wedle jej mniemania należałoby zakazać. Pokazuje barbarzyńskie obrządki i nazywa nimi zarówno wizytę w mykwie, jak na przykład obrzezanie nowonarodzonego chłopca żydowskiego. I opisuje to w sposób rzeczywiście drastycznie okrutny. Było wiele sprzeciwów wobec tego obrazu świata, ale Aleksander Herz na przykład mówił, że jest to niepokojące i niemożliwe, żeby w taki sposób, z tak wyraźną tendencją, z tezą ideologicznie przedstawiać ten świat. Ale potem zastanawiał się, że po wojnie i po zagładzie nagle z tekstów Melcerowej, z Czarnego Lądu można zobaczyć, jak ten świat w swojej codzienności wyglądał. I jeśli odcedzić owe ideologiczne brutalizowanie i tezę, można jednak wyczytać pewne rysy, nawet dość wyraziste, życia warszawskiej ulicy Gęsiej, Krochmalnej czy też Nalewek. Wanda Melcer nie była ulubienicą Ireny Krzywickiej, ale zdecydowanie podobała się Zofii Naukowskiej, z którą to Naukowską podróżowała trochę przed wojną i działała. Więc pojawia się ta nasza ekscentryczna dość bohaterka kilkakrotnie na łamach dzienników Zofii Naukowskiej. I mianowicie zwykle jest w towarzystwie drugiego męża i mówi się o jej problemach miłosnych. W styczniu roku 29 Naukowska zanotowała. Po południu przyszła Hela z panią Wójcińską, która o mnie pisała, i mówiłyśmy o sztekerze, pięknym atlecie, za którego wyszła Wanda z Melcerów. Czy dobrze jest mieć takiego męża? Czy jest to świetne zwierzę ludzkie? Określenie zwierzę ludzkie pojawia się często przy okazji tej postaci, tego mężczyzny, który łamał serca bardzo wielu kobiet. Na Wigilię roku 35, to jest wówczas, kiedy Wanda zerwała już, była zmuszona to zrobić wobec miłości, która była pełna namiętności i poświęceń, ale się nie udała. Była zmuszona zerwać z mężem. Naukowska pisze tak. Wieczorem, nagle, bez zaproszenia ani telefonu, zjawiła się Wanda Melcer. Mówi się o jej domu i jej dzieciach, pięknych bliźniętach, które zostały jej po odeszłym, powtórnie ożenionym i wreszcie umarłym sztekerze. Sztekier był kimś w rodzaju celebryty. Gdyby wówczas istniało to słowo, na pewno można go byłoby tak określić. Napisał sam swoją książkę wspomnieniową, która się nazywa W potrójnym Nelsonie. I pisze tam także o Wandzie Melcer. Pisze, znalazłem kobietę, z którą, chociaż wniosła w moje życie więcej zmartwień niż radości, nie mam zamiaru się rozstawać. Otóż ona rozstała się z nim, a potem była już wdową. Wanda Melcer spędziła wojnę w Warszawie. Działała w Armii Krajowej. A po wyzwoleniu zabrała się za budowanie słowami w swoich reportażach nowej rzeczywistości. W wielkim tomie reportaży opracowanych przez Mariusza Szczygła znajduje się reportaż Wandy Melcer
o ziemiach odzyskanych. I teraz z równym entuzjazmem, z jakim prezentowała swoje przekonania, także polityczne, bo trudno zapomnieć o tym, jak nasączone były ideologią jej reportaże z lat 30., teraz jest po innej stronie barykady, po takiej, która pozwoli jej dalej pracować. Irena Krzywicka opisuje ją w swoich wspomnieniach tylko raz i właśnie mówi o jej wizycie okupacyjnej. I jest to dziwaczna scenka, jednak muszę powiedzieć, że nigdy Krzywickiej o to nie dopytałam wówczas. A mianowicie pisze, że przyszła Wanda Melzer z psem, a Marynia zrobiła ciasto dla dzieci. Wanda obrywała wielkie kawały tego ciasta i karmiła nimi psa. To Krzywicką totalnie zbrzydziło i nie lubiła jej wcześniej, natomiast przez to zdarzenie okupacyjne już na pewno nie pałała do niej życzliwością. Co jest dziwne i zrozumiałe z takiego ludzkiego punktu widzenia. Dwie bojowniczki o prawa kobiet. Dwie kobiety władające piórem, które na łamach prasy mówiły o potrzebie emancypacji. Właściwie powinny były się zaprzyjaźnić. Tymczasem każda z nich wiodła życie barwnego ptaka. Wanda Melzer była przez swoją żywiołowość i przez owo ciągłe podróżowanie może barwniejsza, aczkolwiek nie wiem, Irena ze swoim mężem Jerzym i ze swoim przyjacielem, mistrzem, wielkim autorytetem Bojem Żeleńskim, także kochankiem. Każda z nich stanowiła inny świat, inną wyspę. Może o Wandzie Melzer bardziej plotkowano w przedwojennej Warszawie. W każdym razie były znaczącymi postaciami na mapie literackiej przedwojennej stolicy i ich powojenne losy były też podobne. Irena Krzywicka także angażowała się w życie socjalistycznej ojczyzny i obie pracowały zresztą w Lidze Kobiet, co było takim miejscem lądowania, myślę, kobiet, które przed wojną miały bardzo postępowe poglądy. Buntuję się przeciwko zapominaniu i trudno mi uwierzyć, że takie postaci jak owe wspaniałe, wolne, ciekawe, walczące o siebie kobiety z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Polki, polskie Żydówki, budujące tak naprawdę naszą kobiecą świadomość, walczące o siebie w świecie, gdzie mężczyźni grali główne skrzypce, że te kobiety są zapominane. Dlatego chcę zrobić wszystko, żeby jednak istniały, żeby Wanda Melzer z papugą na ramieniu gościła czasami w naszych domach, żeby pamiętano o jej miłości, która sprawiła, że zostawiła swojego męża, żeby pamiętać o jej pasji społecznikowskiej, o tym, że siadywała w sekretariacie Ligi Reformy Obyczajów tutaj na Tamce, a potem na Królewskiej i nawoływała do wolnej myśli, do tego, żeby kobiety mogły stanowić o sobie, żeby mogły się spełniać w życiu tak jak ona się spełniała i tak jak jej przyjaciółki z tego kręgu się spełniały. A że było w jej życiu wiele sprzeczności, to chyba też dobrze i dla jej legendy, i dla jej losu, dlatego że w każdym z nas
jest ciemna i jasna strona, jest miłość do zwierząt, a jednak potrzeba jedzenia mięsa, jest mówienie o religii, która nas pęta, a jednocześnie jest potrzeba życia duchowego. Czyli pamiętajmy o tych ptakach kolorowych, jakim były polskie pisarki, kobiety lat 20. i 30., a potem przecież dożywające swojego życia po wojnie i to w jaki sposób radziły sobie ze światem, także jest ciekawe. Choć rzeczywiście ich młodość, ich najważniejsze siły twórcze, ich fantazja, ich talent rozwijały się przed wojną. Wojna zamknęła pewien etap w ich życiu, ale ciągle dziś, myślę, pozwala nam mówić o nich, przywoływać je i konfrontować się z ich doświadczeniem, które było doświadczeniem kobiet wolnych.